Dungeon of Deathrite, tutaj będzie oczywiście polskie tłumaczenie. I co? Zabieramy się za, kurde, poziom trzeci z czwartego świata. W ogóle bardzo mnie zastanawia i intryguje ten szkielet, który jest przy drzwiach. Ktoś chyba, kurde, miał dożywocie, bo sobie nawet umarł w więzieniu, więc no cóż. Jestem ciekaw tego, co nas tutaj będzie, co na nas będzie tutaj czekać. No to jest poziom, który tak typowo zaczynamy w więzieniu. Mamy pajączka, więc dla osób z arachnofobią to radzę uważać, bo naprawdę można się go wystraszyć, hehe, nie? Przynajmniej mi się tak wydaje. Ale taka dosyć dziwna muzyka teraz nam tutaj pogrywa. W sensie nie mam nic do niej, ale wolałem jednak tamten soundtrack, który potrafił, kurde, wywrzeć, wiecie, ciary na plecach. Ale okej, tak też może być. O Jezus Maria. Dobra, myślę, że to będzie ta skrzynka jak nic. Ta tutaj, o. I tu będzie gobosik. Jak najbardziej tak. A teraz dostaniecie w dupę za atakowanie mnie. Co wy sobie wyobrażacie, kurde? Nie mogę na spokojnie rundy zrobić, bo wy mnie tutaj ciśniecie. A, i okej, mamy tutaj teraz... To jest powtórka w ogóle z tego, co dotąd żeśmy przechodzili, z tego co widzę, bo mamy tutaj miks jakby tak wszystkich rund bonusowych, które mieliśmy w świecie numer 1, 2 i chyba 3 nawet. Chociaż bardziej bym stawiał na 1 i 2 w głównej mierze, ale trójka też może jak najbardziej być. Fajnie, fajne to jest rozwiązanie, nie powiem, że nie. O Jezus Maria, to też jest. Kurde, ja myślałem, że od tego spokój będę miał. Dobra, miejmy to za sobą. Ja się teraz skupiam, a wy muzyki słuchacie. Dobrze, dobrze, dobrze jest. Dobrze jest, kurczę pieczone. Na razie idzie nam pięknie. Żyćko mamy. Jest! Dawaj! Dobrze! Kurczę pieczone! A miałem z tym takie problemy też za dzieciaka, że to jest naprawdę przegięcie, nie? Mimo, że tutaj nie było jednego przycisku, to jednak miałem z tym nieziemskie problemy. Bo przy okazji mówię, teraz jak widzicie mamy żyćka, więc mamy już trochę więcej niż 30, tak więc jej, udało się. I jak widzicie, drzwi się za nami w ogóle blokują, tak? Więc jeżeli czegoś nie zrobiliście w poprzedniej sekcji, to lepiej restartujcie poziom i przechodźcie jeszcze raz, jeżeli wam zależy na 100%. O nie! Jeszcze coś! No nie! Proszę was! Oh,
Kurde, udało się to za drugim razem, bo miałem, kurde, mały restart. Jak sami zresztą widzieliście. Ale się udało, ja pierdzielę, no. To jest coś właśnie też, czego nie lubiłem i kurde, to musiało tak po chamsku wrócić, nie? Ja pierdziulę. Chyba będziemy mieli spokój już. Coś mi się wydaje. Ta, teraz trzeba będzie tego ziomka nadmuchać, żeby on zeksplodował te drzwi. Co sami zresztą widzicie. Tak, bo tutaj będziemy mieli żyćka. Ojej, ale ile żyć! O kurcze pieczone! Ale fajnie, 36, już mamy ponad 30, kurde. To teraz uderzamy o 40, nie ma co. No i oczywiście zbieramy kolorowe klejnoty. Dobra, mamy wszystko, dobra, mamy 5 tych. Kurde, bo przez chwilę mówię sobie, kurde, zbieramy kolorowe klejnoty, a tu nie będę miał wszystkich gobosów. Ale byłaby lipa, nie? Dobra. Zium. Tak, będziemy każdego atakować. Teraz to jest labirynt, gdzie będziemy po prostu szukali... Dobra, mamy gobosika, ale klucza nie mamy, więc lecimy szukać klucza. W rytm oczywiście fajnej, skocznej muzyczki. Okej. I to tyle? Na to wygląda. A więc szybko lecimy. Szybko atakujemy każdego tutaj po drodze i unikamy niepotrzebnych problemów. Ile będziemy mieli? Chyba 99, tak? Tak jest. Kurde, jednego zabrakło, abym miał 37 żyć. O, i mamy teraz pierwszego bosika. Fosley Freaky Donut. Donut. Dobra, lecimy. Ale pierdoła, ja pierdzielę. I z tym, z takim kimś mamy walczyć? Proszę was. O, o kurde. Ej, to jest naprawdę fajne pomieszczenie. Kurde, nie pamiętałem tego z mojego Let's Play z 2015. Ale kurde, fajne. Ej, bez kitu, to mi się bardzo podoba tutaj. Mam nadzieję, że jest jakiś tutaj, kurde, poziom w tym świecie oparty na tym oto takim pomieszczeniu, bo naprawdę to jest, kurde, coś, co z chęcią bym zwiedził. Oj, mamy dodatkowe życie. Fajnie. Skoro tam total miałem 99, to kurczę, może bym sobie utrzymał parę tych klejnocików, to może by się udało mieć już, kurde, 38 żyć. To by było, kurde, też fajne. Taką nagrodę od gry dostać. Teraz dostałem nagrodę i mam nadzieję, że jej, kurde, nie zmarnuję. Bo trochę byłoby słabo. Ale lecimy. Lecimy! Nie śpimy! O co tutaj chodziło? Okej, okay, on tutaj nas... nam buchnął. Dobra, wychodź za nami. Dobrze! To jest co, kurde, kurde, to jest bardzo easy boss. Montykowa się polega na tym, że trzeba patrzeć, czy ten mały dynamit za nami idzie czasem.
i patrzcie, kurde. I ostatni, kurczę. Chodź, 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 chodź. Taś, 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 dynamitku. Proszę bardzo, o to chodziło. 38 żyć, bardzo dobrze, kurde. Jeszcze dwa życia i będziemy mieli 40. To był boss, z którym nie miałem nigdy problemu za dzieciaka. Nie wiem jak w Let's Play z 2015, ale nie miałem problemu na pewno. Za dzieciaka. Bardzo easy boss. No i widzicie jak dziecko się cieszy, kurczę. Ma balonika, jest impreza. Impreza z balonem. Yeah. Smash and See, dobra. 4S1. To mi się w ogóle kojarzy z Smash and See, z jakimś chyba... Nie wiem czemu z Sonikiem mi się skojarzyło, że jakiś poziom w Soniku miał nazwę Smash and See. Nie wiem, tak jakoś mi się skojarzyło. Dobra, lecimy z koksem. Yo. Okej. Pamiętam to za dzieciaka. Tutaj trzeba było, kurde, tych Dantini oszukać. A tak, bo nie mogę ich atakować. Nie mogę ich atakować i trzeba było im tak jakby drogę zagrodzić, żeby, wiecie, oni se spadli. Ale my to zrobimy trochę inaczej, chyba. A nie, nie możemy trochę inaczej, bo musimy chyba... Inaczej klucza nie dostaniemy, kurczę. Dobra, więc chyba trzeba zrobić normalnie. Aj! Sam zleciałem, kurczę! Najgorzej! Niedobrze. No ale teraz powinien klucz się nam pojawić. Jak one wszystkie pospadają. Tak jest. Widzicie? 300 IQ. Dobrze, że pomyślałem o tym. Trochę słabo, że życie straciłem, ale trudno się mówi. Najwidoczniej tak musiało być. Za dzieciaka, kurczę, nie powiem wam szczerze, nie lubiłem tej sekwencji. Bo wiadomo, z czym to się, kurde, jadło, że trzeba było ich wszystkich to, kurde, pozrzucać w taki sposób, że nie można było ich w ogóle atakować. To słabe było strasznie. I powiem, że nie. Żeli popą. Okej, oni sobie tam pospadają, a my sobie idziemy do przodu. Jeszcze jeden został. Gitara. Czekamy, aż klucz spadnie. I ty też. I gitara, następna sekcja zaliczona. No i po raz kolejny to samo. To jest właśnie problem, jeżeli chodzi o ten poziom specjalny numer 1. Dlatego, że on się opiera w większości na tym samym. Czyli po prostu musisz zrzucić tych wszystkich Dantini i tyle. I potem dostajesz kluczyk. Cała fabuła tego specjalnego poziomu. Trochę dla mnie to jest, szczerze powiedziawszy, trochę Resident Sleeper. Takie trochę nudne to jest, bo jakby to się ma satysfakcję z tego przez pierwsze dwie sekcje, ale to mi to śmierdzi z tego, co pamiętam, tym, że to będzie przez większość jakby tego poziomu teraz nas czekać. Bo to już jest trzecia sekcja z tym powiązana. Tak nie, żebym chciał się czepiać. 36 żyć mamy. Musiałem się upewnić, bo dwa życia straciłem. Miałem prawie 40. Bo tam 38 było. Prawie 40 to jest, tak? O, możemy też i tak zrobić. Tak też mogłem zrobić, ale wolałem chyba na środek uderzyć. A tam jest już puzzle na samym końcu. Dobra, no to co, lecimy, kurde. Lecimy czym prędzej, już nie ma, kurde, czasu na niszczenie im platform. Po prostu lecimy po puzzle. I tyle w temacie. Pozdro.
Lecimy z koksem, lecimy z koksem. Pozdro, 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 poćwicz. Pyk, pyk, pyk. Zium, zium i zium. Proszę bardzo. O to właśnie chodziło. To trzeba było zrobić. Dostać się do puzzla i zakończyć ten bonusowy poziom. Albo specjalnym, jak chcemy sobie to nazwać.